Tramwaj na zieloną Białękę z wybranym projektantem. GPA z elektrycznym autobusem. Kolejny remont nawierzchni ulicy Czerniakowskiej. Rozpoczyna się wprowadzanie STPN na Saskiej Kępie i Kamionku. Podziemne skrzynki do sygnalizacji świetlnej. Czy inwestycje w warszawskim ZOO? O tym Diego w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 24 sierpnia. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, ciąg wzdłuż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Zaczynamy standardowo od awarii w 15 metra. I na wstępie dosypałem, że dzisiaj jeżdżę ostatni dzień tak normalnie na linii tramwajowej T. Jeżeli ktoś z Was chce wpaść, to oczywiście zapraszam. Jak zawsze standardowo jeżdżę na drugiej brygadzie, a w niedzielę jeżdżę na linii tramwajowej 0 w Łodzi. Tymczasem lecimy dalej, bo funkcjonowanie wind w Warszawie wygląda następująco. Stokłosy ma dwie niedziałające windy od tego tygodnia. Na imię linii od tego tygodnia też nie działa jedna winda, Ratusz Asena również nie działa jedna winda i na Zaciszu również nie działa jedna winda. Tak wygląda sytuacja jak coś, więc dosyć kiepsko się tu faktycznie porobiło, bo aż pięć łącznie wind nie działa. No i jedna nowa, więc na Zaciszu faktycznie coś nie działa. Idziemy dalej. No, Zacisze aż takie nowe już w sumie nie jest, ale będziemy teraz razem z windami co tydzień sprawdzać, jak tam wyglądają postępy, jeżeli chodzi o budowę nowych tunelów na budowę metra Karolin i tarczę powiem, Anna wydrążyła już teraz na stan sierpień 2024 całe 60 metrów, dzięki czemu wierci się dalej w kierunku stacji metra Chrzanów. Zostało jej oczywiście jeszcze całkiem dużo, niemniej wierci się i już zrobiła swoje pierwsze 60 metrów. Film zapraszamy do metra w najbliższym tygodniu. Idziemy dalej, bo kolejna informacja to jest to, że został wybrany projektant, jeżeli chodzi o tramwaj na zieloną Białękę, ale pamiętajcie, że to, że jest to ogromny projekt, nie znaczy, że umowa została podpisana. Jeszcze się to wszystko musi uprawomocnić i dopiero będzie podpisana umowa. Natomiast prace rozpocząć, jeżeli chodzi o budowę, powinny dopiero w 2028 roku. Na razie w pierwszym etapie będzie analizowane, jaki będzie wpływ wybudowania tramwaju, jeżeli chodzi o ruchy komunikacyjne mieszkańców Zielonej Białęki i tej części po prostu Warszawy, jak również rejonów obok Warszawy i jak po prostu się to zmieni, jeżeli chodzi o dojazd do stacji metra Konatowicza, czy po prostu trzeba budować jakąś dodatkową pętlę tramwajowo-autobusową, czy może niekoniecznie. Pytanie jest wyłącznie, bo tu nie ma tego wprost napisanego, czy chodzi o budowę pętli tramwajowo-autobusowej przy metro Konatowicza, czy tej planowanej pętli autobusowej w tym miejscu, ale domyślam się, że chodzi o budowę pętli tramwajowo-autobusowej metro Konatowicza, a nie tutaj z krańcowej części w Grodzisku. No ale zresztą zobaczymy do końca, co faktycznie z tego ostatecznie wyjdzie. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że faktycznie planowana była pętla tramwaju dwukierunkowych za stacją metra Konatowicza z dwoma torami postojowymi wraz z nowego typu, którego jeszcze nie mam w Warszawie, wraz z budową pętli krańcowej w Grodzisku dla tramwajów jednokierunkowych i oczywiście również z budową pętli autobusowej w tym miejscu obok węzła Toruńska dla autobusów dojeżdżających po prostu z okolicy, jeżdżących ulicami po prostu obok, wzdłuż całej linii tramwajowej. Więc plany są, ogólnie jak coś, cała linia A tramwaj będzie budowana wzdłuż aktualnej ulicy Głębockiej, więc ingerencja w aktualny buspas, który tam jest budowany, w teorii nie jest aż tak dużo, po prostu będzie zachowana ta przejezdność, która aktualnie tam jest już robiona. Natomiast jak powiedziałem, budowa ma się rozpocząć dopiero w 2028 roku najwcześniej, bo aktualnie będą realizowane wszystkie prace, jeżeli chodzi o projektowanie, uzyskiwanie pozwoleń na decyzje budowlane, projekty wykonawcze i jak to będzie wszystko gotowe i będą wszystkie pozwolenia na budowę, dopiero wtedy rozpoczną się prace budowlane i wtedy dopiero się zakończy praca tego aktualnego wykonawcy na budowę, jeżeli będą faktycznie pieniądze. Aktualnie trwa uzyskiwanie funduszy na finansowanie tej inwestycji, co jest dla mnie śmieszne, bo według mnie to jest kluczowa inwestycja, jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy, który mówi o niej od dawna, więc dziwię się, że tutaj próbują uzyskać fundusze, ale no cóż. No i lata budowania tej inwestycji to jest 2028-2030, więc jeszcze w tej dekadzie, więc może nie jest aż tak źle. No i oczywiście to też będę nagrywać, jeżeli jak już to rozpoczną się jakieś większe prace budowlane i też jak już będzie nowy projekt i będziemy widzieć, jak to będzie zdecydowane, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji, również wtedy zrobię kolejny film z tramwają na Zieloną Białękę, abyście widzieli po prostu, jak dokładnie to będzie wyglądać, chociaż już pierwszy film na temat tej inwestycji się pojawił. Zresztą słyszałem o tym również. Organizator ruchu pociągów WKD w najbliższy kolejny weekend
czyli od 31 sierpnia od 31 sierpnia do 30 września się zmieni, bo wtedy, a właściwie te pociągi będą dłużej tak jeździć, trochę się zmieni w organizacji ruchu, jeżeli chodzi o pociągi, po prostu będą jeździć już normalnie po dwóch torach od kolejnego weekendu WKTKi przez Warszawę Zachodnią. Ale nie jest tak dobrze, bo w weekend owszem pociągi będą jeździć już faktycznie po dwóch torach na samym odcinku między Grodziskiem a Mazowieckim, a Warszawa Śródmieście WKD, ale już od kolejnych weekendów to się zmieni, bo we wszystkie kolejne weekendy, jak również święta, pociągi będą jeździć tak samo jak teraz. Natomiast w tygodniu będą jeździć 115 minut na całym odcinku po dwóch torach. Dlatego tak to wygląda, po prostu jeszcze pozostałe prace muszą być zakończone na zachodniej i dlatego też będą weekendowe wyłączenia tego toru. I takie prace będą realizowane na tym odcinku dosyć długo, jeżeli chodzi o te wyłączenia. Ten odcinek będzie zamknięty, będzie jeszcze realizowany właściwie do grudnia, więc sobie poczekamy jeszcze. Z ciekawostką mogę powiedzieć, że pociągi, jeżeli chodzi o odcinek do Milanówka, w weekendy będą jeździć tak samo jak teraz, czyli tylko łącznie do Komorowa, a w tygodniu będą jeździć normalnie na całym odcinku pomiędzy Milanówkiem a Warszawą z Śródmieście WKD. Więc tak to będzie wyglądać. Pociągi do Grodzica Mazowieckiego będą jeździć co 15 lub co 30 minut. Co 30 minut, kiedy po prostu będzie pociąg do Milanówka co 15 minut. No i pociągi, znaczy w tą akurat barierę 15-minutową, natomiast pociągi do Milanówka będą jeździć łącznie co 60 minut. Tak wygląda sytuacja. No i to jest dobra informacja. Oczywiście to jeszcze nie jest pełna funkcjonalność WKTKi, bo pełna funkcjonalność WKTKi to jest co 10 minut pociągi w szczycie, w każdym z kierunków i pociągi do Milanówka mają jeździć też co 30 minut. Na razie tego jeszcze nie mamy, ale dobra jest informacja, że już i tak pociągi na całej trasie jeżdżą normalnie, czyli nie kończą swojej trasy po części Podkowy Leśnej Głównej. Tylko wszystkie pociągi jadące z Warszawy jadą prosto do Grodziska Mazowieckiego bądź do Milanówka. Jutongi dla Warszawy. Pierwsze zdjęcie mamy już tych nowych autobusów, które będą jeździć już niedługo po stołecznych ulicach. Pierwsze z nich mogą się zacząć już pojawiać w najbliższych miesiącach. Wszystkie mają się pojawić, bo dokładnie ich 18 będzie, do końca tego roku. I to jest dobra informacja, że nowe elektryczne pojazdy będą się pojawiać właśnie w Warszawie. Więc jak coś, nowe tego typu pojazdy zaczynają się już powoli, krok po kroku pojawiać. Znaczy, jeszcze się nie pojawiają, ale na testy powinny się pojawić, pierwsze na testy powinny się pojawić na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni. I będziemy mogli go już faktycznie zaobserwować w Warszawie. Idziemy dalej, bo GPA, czyli Grodziskie Przewozy Autobusowe, rozstrzygnęły przetarg na dostawę trzech nowych autobusów elektrycznych, czyli Grodzisk będzie mieć swoje autobusy elektryczne. Będą to pierwsze ich oczywiście elektryki o długości 12 metrów. Mogłem powiedzieć o specyfikacji, ale powiem wam w skrócie, to taki standardowy autobus elektryczny, niskopodłogowy, z miejscami dla niepełnosprawnych, z miejscami niskimi, z miejscami wysokimi, z całą niską podłogą na tym przestrzeni całego autobusu i z drzwiami otwierającymi się do środka. Tak w dużym skrócie. No i oczywiście z trzema drzwiami. No i co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o części techniczne, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, będzie można go ładować normalnie z gniazdka, znaczy no z gniazdka, no wiecie, z gniazdek dla ładowania pojazdów elektrycznych, jak i również z pantografa odwróconego, no i też ciekawostek, będzie można przejechać na jednym ładowaniu 250 km. Od zawarcia umowy, której jeszcze nie mamy, bo faktycznie jeszcze nie została podpisana umowa, będzie można się odwołać, znaczy odwołania teraz można składać, tylko że to jest jedna firma, która się zgłosiła, więc Solaris wygrał ten przetarg, ale ciekawostką jest to, że za rok powinny już się pojawić wszystkie te nowe autobusy. Inna ciekawostka to jest to, że dzisiaj Andrea Bocelli będzie na PGE Narodowym, dlatego też szykujcie się, że mogą się pojawić jakieś dodatkowe kursy, zarówno jeżeli chodzi o autobusy, czy jeżeli chodzi o linie tramwajowe, jak i również pamiętajcie też, że oczywiście mogą się powiedzieć jakieś kursy skrócone w związku z tym, że po prostu zbyt dużo ludzi wyjdzie naraz i będzie napastować most poniatowskiego. Więc jak coś, tak wygląda sytuacja, linie autobusowe jeżdżące właśnie dookoła całego Stadionu Narodowego mogą po prostu nie jeździć w godzinach, kiedy będzie się odbywać koncert. Od godziny 17 do godziny 20 kierowcy nie wiadomo chociażby na Aleję Poniatowskiego, Aleję Waszyngtona, ulicę Międzynarodową, Aleję Stanów Zjednoczonych, ulicę Wału Międzyszyński oraz Aleję Stanów Zjednoczonych, ulicę Afrykańską, Bora Komodrowskiego. Zakaz nie będzie dotyczył oczywiście taksówek, jednośladów,
i pojazdów warszawskiego transportu publicznego. Niemniej wszystkie pozostałe pojazdy nie będą mogły jeździć. No jak będą jakieś zamknięcia, to również tego typu pojazdy nie będą mogły tutaj wjechać. Inna informacja to jest oczywiście męskie granie, które również się dzieje w Warszawie w ten weekend. Piątek i dzisiaj w sobotę, czyli 23 i 24 sierpnia. Tym razem to się odbywa na stadionie, znaczy na lotnisku w Warszawie, bo więc tu się później niesie. Ale co ja mogę powiedzieć, męskie granie raczej jakby było na narodowym, to by nie pasowało, co nie? Męskie granie musi być na dużej otwartej przestrzeni. No i taką mamy oczywiście na lotnisku Warszawa Babice. Dlatego też na koniec koncertu będą dodatkowe kursy metra z Brudna, w kierunku Brudna ze stacji metra Bemowo, czyli od godziny 2.30 do 2.46 będą jeszcze jeździć pociągi metra. A jeżeli, znaczy to jest dodatkowy jeden pociąg metra, no może góra 3. Natomiast jeżeli chodzi o autobusy, to będzie to dodatkowy specjalny autobus jednokierunkowy z Nowego Bemowa do metra Brudna, znaczy do metra Bemowo, linia 203, linia 942 będzie jeździć na tej trasie. No i z ważnych informacji jest to, że w tej linii obowiązuje taryfa ZTM-u, czyli po prostu trzeba mieć ważne bilety. No i oczywiście w trakcie zamknięć będą objazdy dla linii 122, 117, 220, 112, 184, N1 i N34 w związku po prostu z tym, jak to będzie wszystko wyglądać. Inne informacje, no tu jeszcze mam mapki, jak będą realizowane objazdy, jeżeli chodzi o zamknięcie Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich, tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o objazdy dla linii 112, 184, N1 i N43, jak i również tak by na pierwszy etap, jeżeli chodzi o po prostu zamknięcia jeszcze nie aż tak doraźne i wtedy po prostu linia 171 i 122 będzie jeździć na danej trasie bez jakichś tutaj większych objazdów i 222 też po prostu nie będzie jechać Piastów Śląskich, bo po prostu ten odcinek będzie zamknięty w związku z wejściami na lotnisko. Warszawa Babice, Warszawa Bemowo, jak zwał, de facto w dokumentacji jest Warszawa Babice. Więc jak coś. A to jest trasa, jeżeli chodzi o linię autobusową 942. Nie szukajcie jej na stronie WTP, bo jej po prostu nie ma. W sensie, jeżeli chodzi o normalny rozkład jazdy, natomiast będzie gdzieś na trasie Nowe Bemowo, metro Bemowo. Wszystkie przystanki po trasie są na żądanie i jeździ jednokierunkowo, więc jest ciekawa linia autobusowa. Inne ciekawostki to jest oczywiście utrudnienie na Czerniakowskiej w związku z kolejnym fragmentem remontu na wierzchni ulicy Czerniakowskiej. To jest dobra informacja, że faktycznie ZDM idzie krok po kroku i robi ten remont. I w aktualny weekend, czyli od 23 sierpnia do godziny 22 do 26 sierpnia do godziny 4. Kolejny odcinek jest zamknięty od ulicy Bartyczkiej do Alei Polski Walczącej i ulicy Gagarina. Jezdnia w kierunku Mostu Łazienkowskiego jest aktualnie po prostu zamknięta, ruch jest przeniesiony na jedną jezdnię w obu kierunkach. No i też po części po prostu te autobusy nie mogą funkcjonować, dlatego też się zmieniły trasy dla poszczególnych linii autobusowych, czytaj dla 159 i dla 167. Jak to już tutaj są takie faktyczne zmiany. Inne informacje to są zmiany, jeżeli chodzi o remonty na Powiślu, również jeżeli chodzi o budowę nowego przejścia dla pieszych tam przy moście na Pragę. No i co ja mogę powiedzieć, dlatego też linie autobusowe 106, 118 i 127 będą po prostu jeździć swoimi różnego rodzaju objazdami. Jeżeli Wam się podoba plakat Władysławowo, który w tym miejscu ma i pokazuje nam, że cały czas jeszcze ostatni tydzień w teorii wakacji mamy, to oczywiście możecie go kupić na stronie partnera kanału, którym jest Koleo. Pamiętajcie, że tydzień został wakacji. Ten tydzień będzie dosyć dużo filmów, ale o tym powiem na sam koniec tego filmu. Lecimy dalej, czyli SPPN i na Saskiej Kępie. I tak w skrócie Wam powiem, co się tu właściwie dzieje. SPPN będzie teraz wprowadzony sukcesywnie na Saskiej Kępie. To jest około 2200 nowych miejsc postojowych, które po prostu będą w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Powierzchnia to jest 6,1 km2. Ogólnie tutaj też się pojawi dosyć dużo nowych ulic jednokierunkowych, w sensie łącznie będzie 67, czyli 55 już istnieje, 12 jest aktualnie projektowanych, 95 nowoczesnych parkometrów, 5000 m2 malowanego oznakowania, 1818 znaków drogowych i około 620 miejsc na odcinku B35. W tym 3,3% miejsc tylko łącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o ulice jednokierunkowe, to tutaj te na żółto trzeba po prostu jeszcze wyznaczyć. Tutaj po prostu w tym miejscu jeszcze nie ma. Jak widzicie, faktycznie ich aż tak dużo nie ma. Tu jest największe będą zmiany w tej części Saskiej Kępy. A jeżeli chodzi o parkowanie na jezdni, będzie trochę tych ulic faktycznie wyznaczonych, w związku z tym, że po prostu jest parkowanie
Także w związku z tym, że ulice będą jednokierunkowe, po prostu będzie trochę miejsc wyznaczonych do parkowania tylko i wyłącznie właśnie na jezdni. Więc to faktycznie tu widzimy na zielono te wszystkie miejsca, gdzie będzie takie tak zalizane to parkowanie. Jeżeli chodzi o konkretne projekty na daną ulicę, możecie sobie zobaczyć tutaj na stronie, macie do niej link w opisie, ktoś tak również do kamionku. Macie wszystkie projekty, jeżeli chodzi o wszystkie ulice i wszystkie zmiany. Możecie sobie dokładnie zobaczyć, co i jak, gdzie będzie zrealizowane, jeżeli chodzi o parkowanie, miejsca, układ drogowy i co po prostu się pozmienia. Możecie sobie wszystko zobaczyć. Natomiast co jest ważne, to jest to, że remont, znaczy zmiany na Saskiej Kępie się jeszcze nie rozpoczęły, a od początku listopada 2024 ma już zacząć funkcjonować SPPN w tej części Warszawy. Inne zmiany to jest sytuacja, jak to ma tutaj działać po drugiej stronie, znaczy na kamionku, i już Wam pokazuję, na kamionku jest powierzchnia 9300 m2, to jest około 2000 miejsc postojowych i sytuacja wygląda trochę inaczej, bo aktualnie są dwie drogi jednokierunkowe, a będzie ich łącznie 9, znaczy będzie ich trzeba dodatkowo doprojektować 9, czyli łącznie będzie ich 11. To jest około 16, to jest prawie 17 km, jeżeli chodzi o wszystkie ulice. 60 nowoczesnych parkometrów, 130 miejsc tylko łącznie na odcinku B35, 3,7 tysiąca metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o malowanie tutaj nowe poziome, no i 708 znaków drogowych. Miejsca dla niepełnosprawnych to będzie 1,9%. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o najważniejsze zasady, to jest właśnie strefa tutaj faktycznie tylko, znaczy właściwie tylko i wyłącznie ulice dla mieszkańców, czyli z indykatorem B35, tu nie możecie zaparkować normalnie, tylko łącznie faktycznie mieszkańcy w tych przestrzeniach będą mogli parkować. Jak i również mamy ulice jednokierunkowe, te wszystkie na żółto to będą właśnie nowe drogi jednokierunkowe, między innymi tutaj przy Warszawie Wschodniej się pojawią nowe miejscówki, jak i już przy samym ZTM-ie. No i parkowanie na jezdni pojawi się w dużej ilości miejsc, jak widzicie, w niektórych miejscach nawet po dwóch stronach ulicy, dzięki temu właśnie, że będzie właśnie w tych różnych miejscach parkowanie, znaczy będzie po prostu ruch na jezdni jednokierunkowej. Tu mamy dokładnie harmonogram, jeżeli chodzi o te wszystkie prace i oczywiście również tutaj mamy projekty, tego też macie oczywiście link w opisie. Idziemy dalej, bo zielono-błękitna infrastruktura zamiast podziemnego zakrętu. Znaczy, ja lubiłem tunel na ulicy Złotej, chociaż był tragicznie zrobiony, po prostu nie przechodził swoich remontów, to po prostu było to świetny łącznik komunikacyjny pomiędzy jedną a drugą częścią Marszałkowskiej. Aktualnie go nie ma, ale ZDM nas informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się faktycznie likwidacja tego tunelu i to będzie pierwszy element przebudowy całego tego kwartału Złota i Zgoda i w ramach tego rozpoczną się prace przebudowy części podziemnej i nowej fontanny. Najpierw będzie oczywiście zamknięta pozostała część samego tunelu, czyli tam po prostu pasaż wjechał jest aktualnie przecięty i trzeba chodzić na okrągło. A film o tym, jak rozpoczęły się pierwsze prace, zobaczycie niedługo. Czytaj w nowym miesiącu, na początku września. Będzie film oczywiście o tym, jak wygląda przebudowa ulicy Złotej i Zgoda, bo wiem, że to na pewno Was interesuje. Nawet jeżeli jesteście przeciwko, na pewno Was interesuje, co tam się faktycznie w tym momencie teraz dzieje za płotem. Dalsze informacje, jeżeli chodzi o Czerniakowską. Jak wygląda tutaj układ drogowy? Dokładnie tak wygląda układ drogowy, czyli w kierunku Gagarina aktualnie są dwa pasy, a w kierunku mostu Łazienkowskiego jest aktualnie jeden pas. Mogę wam powiedzieć koniecznie, że tutaj muszą być aktualnie niesamowite korki. No i nie ma aktualnie lewostrętu w Alei Polski Walczącej, jadąc od mostu Łazienkowskiego. Inne informacje to jest nowe skrzynki, które są chowane pod ziemią. To faktycznie jest ciekawostka. Na pewno wiecie, że dosyć dużo jest takich skrzynek białych, które się znajdują przy skrzyżowaniach. To są skrzynki, gdzie jest schowana sygnalizacja. Jeżeli coś się stanie tym skrzynką, to wszystko będzie migać na żółto, albo w ogóle sygnalizacja nie będzie się świecić w ogóle. Niemniej, faktycznie zmienia się tak aktualnie. ZDM chce wprowadzać nowe skrzynki podziemne, które są wodoodporne, są na gwarancji, są bezpieczne, wysuwają się automatycznie bądź pompką ręczną, która jest też schowana w tym miejscu, więc można z nich na spokojnie korzystać. Są całkowicie bezpieczne, mają dzwon wodny, poprzykręciłem coś tam, no tak czy siak, nie da się ich właściwie zalać, nie są aż tak dużo droższe od zwyczajnych szaf, a po pierwsze i najważniejsze, nie psują widoczności, jeżeli chodzi o nowe przestrzenie miejskie, jak i również po prostu pozostawiają więcej przestrzeni dla ludzi i nie zasłaniają różnych miejsc. Takich skrzynek mamy mnóstwo w Warszawie, bo jest 700 skrzyżowań, które ich potrzebują. A takich skrzynek zazwyczaj na danym skrzyżowaniu nie jest jedna, tylko dużo, dużo więcej. No i dlatego też ZDM wprowadza aktualnie zmiany. Pojawiają się już nowe sygnalizacje świetlne, gdzie faktycznie będzie to wszystko schowane pod ziemią. Między innymi tutaj na placu Nadodrzu, na skrzyżowaniu Branickiego i Sarmackiej.
na Mazowieckiej i Świętokrzyskiej, przy przejściu przez Wisłę Stradę na wysokości mostu pieszo-rowerowego na Głębocki, czy na skrzyżowaniu Poligonowej i Ostrobrzęskiej. Tam właśnie się pojawiają nowe szafy podziemne. Jak to dokładnie wygląda? Już Wam pokazuję, jak one właściwie się wysuwa. Mamy cały filmik. A, i żeby nie było, to nie będzie rdzewiej, bo to jest stal nierdzewna. No i tak to wygląda w tym miejscu. Ona jest tak zwana, że jak widzicie, na spokojnie hydraulicznie to się wysuwa. I w środku mamy całą taką standardową szafę, gdzie po prostu są wszystkie podzespoły i komponenty. Jak i również, jak widzicie, jest trochę jeszcze slotów pozostawionych wolnych, więc na przyszłe rozbudowy, zmiany, dodatkowe pierwszeństwa, priorytety jest na spokojnie w tym miejscu miejsce. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te miejsca. Tak teraz to będzie realizowane w różnych miejscach na terenie całej Warszawy. I ZDM planuje, aby wszędzie, gdzie to jest możliwe, stawiać w ten sposób, tylko trzeba oczywiście pamiętać, że trzeba jeszcze tylko jakąś pompę i odwodnienie zrobić. Bo wiecie, to samo wytrzyma wodę, ale żeby po prostu wypompować z tych studzienek wodę, więc to jest inny element, który faktycznie jest. No i zadałem się tutaj tłumaczę, że dopiero teraz wprowadzają po prostu w dużych miejscach, znaczy, że wcześniej, jeszcze w poprzednich latach, tego typu rozwiązania były strasznie drogie, a teraz są już tańsze, więc dobra informacja. A jeżeli chodzi o ulicę Karową, tutaj wchodzi kolejny etap, jeżeli chodzi o te zmiany. Od 24 sierpnia, czyli od soboty, zmieniły się prace. Po pierwsze, ulica Solec jest tutaj cały czas zamknięta i dlatego też objazdy są tutaj całkiem ładnie na okrągło w związku z zamknięciem na ulicy Karowej, dokładnie w tym miejscu. No i na ulicy Karowej jest też po prostu zamknięta część pieszo-rowerowa, ciąg tutaj pieszo-rowerowy w tym miejscu jest całkowicie wyłączony, a tutaj ciąg dla pieszych jest utrzymany na okrągło, natomiast sama ulica jest aktualnie zamknięta. Oczywiście dojazd do szpitala dla karetek jakiś tutaj musi być z którejś ze stron, ale nie ma aktualnie takiego przejazdu dla wszystkich, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ulica jest przebudowana, nowa nawierzchnia, kiedy po prostu jest zbudowana droga rowerowa na ulicy Karowej, której po prostu w tym miejscu jeszcze nie było. Ale już mamy faktycznie przestrzeń po środku do tego nowego przejścia dla pieszych, które zostało to wyznaczone, jak również nowy wyjazd z tego lewoskrętu. Mamy już faktycznie nowe elementy, jeszcze nie ma nowej nawierzchni na całości, tak jak widzicie. Ale zmienia się i to faktycznie w tym miejscu powstaje. Kolejny film z budowy tego przejścia dla pieszych zobaczycie w kolejnym miesiącu w ramach oczywiście warszawskich inwestycji. No już prawie kończymy. Światła na rondzie u zbiegu ulicy Branickiego i ulicy Sarmackiej już się pojawiły. To jest dobra informacja, że tam faktycznie jest sygnalizacja świetna, bo tam było trochę niebezpiecznie. I dzięki temu ZDM mógł w końcu uruchomić całe te rondo z całą sygnalizacją świetną i ze wszystkimi pasami, których tutaj nie było. Tutaj trzy pasy wjazdowe są teraz już na te rondo i na spokojnie wszystkie autobusy i pojazdy mogą z niego korzystać. To jest dobra informacja. Film o tym się pojawi niedługo, bo w sumie tam jest też ulica Branickiego ogólnie była przebudowana do Wogla, po prostu ten odcinek był budowany druga jezdnia, ale do dnia dzisiejszego chyba brakuje jeszcze fragmentu tamtej ulicy z drogą rowerową, a przynajmniej nie widziałem, żeby to było gotowe. Jak będę tam w okolicy zerknę, czy już w końcu udało mi się to ukończyć, jeśli tak, to pojawi się o tym film i zakończymy też przy okazji tamtą inwestycję. I tutaj, z tego co zrozumiałem, jest właśnie podziemna skrzynka i nie znajdziecie nigdzie takich standardowych białych skrzynek, więc taka ciekawostka. Na koniec już parę informacji ciekawostkowych, a mianowicie powstaje projekt nowej małpiarni w warszawskim zoo. To jest ciekawostka, której mogliście się nie domyślać, że znajdziecie na kanale Avizonosz, ale coś takiego, 12 miesięcy będzie na realizację tej inwestycji. Kwota realizacji tej inwestycji to jest ponad 1 000 000 zł. To jest oczywiście dostrzeżenie tego budynku, powiększenie i nowa przestrzeń na trzy kondygnacowej części, podzielona na trzy części, skąd faktycznie są danego rodzaju zwierzęta. Natomiast ciekawostka, z tego mogę powiedzieć, że to nie są jedyne inwestycje w zoo. Również w warszawskim zoo ma powstać farma fotowoltaiczna. Aktualnie trwa jej projektowanie. Projektowanie będzie trwać 12 miesięcy, a później będzie można ją wybudować. I nie tylko łącznie chodzi o dach, ale również najprawdopodobniej przestrzenie inne. Więc to jest dobra informacja, że również zoo będzie coraz bardziej ekologiczne i będzie pozyskiwać samemu swoje zasilanie. No i na koniec nowy asfalt w Ursusie. Aktualnie zamknięta jest ulica Posagło 7. Panie, to jest, znaczy aktualnie będzie to zamknięte od czwartku do przez cały kolejny weekend, czyli do 1 września i ten odcinek ulicy jest zamknięty i ten odcinek ulicy też może być zamknięty w ten weekend od godziny 7 do 18 po prostu w związku z brakiem dojazdu do miejsca i po prostu zakresem inwestycji, który będzie dochodzić na okrągło. Więc jak coś, tak to będzie wyglądać, a tu będzie trzeba objazd ulicą traktorzystów.
Inna informacja to jest to, że nie mamy już oczywiście Mariotu, mamy nowy hotel już z nową nazwą na sobie, więc faktycznie zadebiutował już w sieci i istnieje w tym miejscu. Z tego co wiem, jakieś te karty Mariot, programu członkowskich Mariot cały czas są akceptowane w tym hotelu, natomiast nie są tam liczone dodatkowe punkty do tego za noclegi. Niemniej, jak widzicie, sam hotel jest i aktualnie też jest remontowana przestrzeń rekreacyjna w formie basenu i No, wiecie, że nie wiem jak wy, ale ja raczej z takich tego typu hoteli nigdy w życiu nie skorzystam, no ale zawsze miło pomyśleć sobie, że ktoś może z nich korzystać, że pamiętajcie, apartamenty prezydenckie i tak dalej, znaczy nigdy nie są w naszym zasięgu pieniędzy. Niemniej, to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jest nas tutaj już ponad 17 189 osób. Dziękuję oczywiście wam za to serdecznie i za te poprzednie 2 tygodnie, kiedy tych filmów było dosyć mało. Bo faktycznie ja byłem na planie zdjęciowym i mnie właściwie nie było. Niemniej, wracam z filmami i właściwie mi się prawie uda z wszystkim wrócić w tym ostatnim tygodniu tego miesiąca. Więc szykujcie się, że w tym najbliższym tygodniu, po pierwsze, w końcu powinny zacząć pojawiać filmy z Poznania. To mam nadzieję, że się uda już zrealizować. A pomijając Poznań, będą oczywiście filmy z takich inwestycji jak WKD Reguły, to się pojawi jutro. Jak Nowy Rozjazd na Stawkach, to się pojawi poniedziałek. Jak oczywiście Przebój Warszawy Zachodniej, to się będzie pojawiać od środy. Również z tramwajem do Warszawy Zachodniej, to będzie połączone z częścią podziemną i z częścią WKD-ki. Bo wchodzę na plac budowy. Może coś więcej wam powiem o zajezdni Annopol, jak mi się uda, o różnych remontach tramwajowych i do Otrowąża, i jak i również na Obozowej, bo tamte prace się już prawie wszystkie zakończyły, jeżeli chodzi o jedną i drugą inwestycję. Na Obozowej jeszcze chyba się wszystko nie zakończyło. Również będę mówić o budowie z metra do stacji metra Karolin wraz oczywiście z STP, ktoś się będzie pojawiać w najbliższym tygodniu. Również o ulicy Suwak, o parku Nadpow, o parku Żerańskim, o wiadukcie ulicy Chełmżyńskiej. I na pewno jeszcze zapomniałem o jakichś paru ważnych inwestycjach, jak chociażby o tunelu w Teresinie. Więc spokojnie, nie bójcie się. Pojawi się też film zapowiadany od dawna o S7 do Modlina. I cały film o przebudowie S7 od Czosnowa do Płońska pojawi się już we wrześniu. Ale jeszcze w tym miesiącu najprawdopodobniej uda mi się w końcu nagrać w Łodzi tunel KDP. Bo to jest coś, co faktycznie powoli powstaje, ale faktycznie przydałoby się to nagrać. No i na koniec oczywiście was informuję, że dzisiaj jeżdżę na linii tramwajowej T na drugiej brygadzie, a jutro jeżdżę na linii tramwajowej turystycznej 0 w Łodzi. No, tak myślałem, że może w ramach aplikacji się tam przyjadę. Natomiast, żeby nie było, w kolejny weekend najprawdopodobniej będę jeździć w sobotę, a w niedzielę będzie zakończenie sezonu turystycznego na linii T. Raczej nie pojawię się na samej teczce, chociaż będę ją nagrywać ostatni dzień, jak funkcjonuje i kursuje. A dzisiaj zobaczycie jeszcze film z przejazdu, a właściwie na przejazdu, ale w formie przelotu nad całą trasą linii T, gdzie mogłem akurat tutaj pozwolenie na nagrywanie tej całej trasy tramwajowej. Na trasie Plac Nautowicza, Banacha, ale jadąc oczywiście przez całą Warszawę. Więc ten film pojawi się dzisiaj po południu. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!